Witamy Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na hali widowiskowo-sportowej Świeciu, gdzie przed momentem rozlosowaliśmy rundy Pucharu Staleksligi. Tych z Państwa, którzy nie oglądali na żywo, będą mogli obejrzeć to oczywiście w retransmisji po zakończeniu naszych wszystkich dzisiejszych spotkań. Za chwilę przypomnę oczywiście, jakież to drużyny spotkają się w tej drugiej rundzie Pucharu Staleksligi, ale my rozpoczęliśmy spotkanie pomiędzy drużynami TB Projekt i drużyną zespołu szkół menadżerskich. No i szybciutko składy zespołów. Jest to mecz o drugą ligę, już możemy to też tak powiedzieć. Zwycięzca tego spotkania na pewno zagra w drugiej lidze. TB Projekt, numer 3 Daniel Urbański. Numer 4, ale mamy pierwszą bramkę z numerem 15 Kamil Kaiser, o ile dobrze zauważyłem. Strzelcem pierwszej bramki dla drużyny TB Projekt, tak jest, Kamil Kaiser, strzelcem pierwszego gola. Tak ta bramka wyglądała w naszej powtórce. Kamil Kaiser strzelcem pierwszego gola, teraz Kaiser przed okazją, jest faul, jest żółta kartka dla bramkarza. Za faul właśnie na Kaiserze, no i zobaczymy, kto pojawi się za chwilę w bramce zespołu szkół menadżerskich. My będziemy mieli rzut wolny. Spotkanie sędziuje pan Jarosław Gryckiewicz. Za chwilę przedstawię Państwu dalsze składy, ale to za chwilę. Po tym rzucie wolnym, po którym mamy drugą bramkę, a i strzelcem Andrzej Kunda, o ile dobrze zauważyłem. Nie, z numerem 6 Wojciech Wiś... Nie, Andrzej Kunda. Dobrze mówiłem, za pierwszym razem strzelcem tej bramki. Bezpośrednio z rzutu wolnego. No już z bramkarzem może grać już na zespołu szkół menadżerskich. 2-0 w tym momencie oczywiście.
Dalej skład zespołów. Jeszcze raz TB Projekt 3, Daniel Urbański 4, Karol Maliszewski dzisiaj jako gość. Wojciech Wiśniewski z szóstką, z ósemką Andrzej Kunda, Stefan Kozban z dziesiątką, Mateusz Piątek z jedenastką, z numerem 12 Christian Neumann, z numerem 14 Łukasz Filnik, z numerem 15 Kamil Kaiser, no i w bramce na przemian Furtak albo Lamparski. No i zespół szkół menadżerskich, z numer 3 Dawid Drzycimski, numer 4 Paweł Jagodziński, numer 7 Bartek Wróbel, numer 8 Mateusz Kawęcki, numer 10 Sebastian Wiśniewski, 11 to Dominik Gackowski, 13 Sebastian Cichy, 14 Adrian Hernik, 20 Waldemar Sapławski, 32 Michał Kęska, 77 Mateusz Żyrardowicz, w bramce Jakub Hupert. Ja mam oczywiście przygotowane dla Państwa pary drugiej rundy Pucharu Ligi, a więc jeżeli oglądają nas kierownicy drużyn zainteresowanych, którzy nie oglądali naszego losowania na żywo, przypomnijmy, LB kontra Unisław Team, Ekopol, Akropol, SPX, FT, MDD, WSG Bydgoszcz, kokostudio.pl, WSD Twoja Szkoła Grudziądz, Ultimate Team Bydgoszcz, Bezimienni Chełmno, Grudziądz Team, Eurodrup Toruń, ze zwycięzcą spotkania Unisław Team, Chełmża, Futsal Team. Przypomnę jeszcze raz, ceremonię losowania będzie można ponownie oglądać na stronie staleksliga.pl około godziny 22, myślę, po zakończeniu wszystkich spotkań. Tymczasem okazja dla zespołu szkół menadżerskich, no i tylko w boczną siatkę zawodnik z numerem 8 na koszulce to Mateusz Kawecki. Zespół szkół menadżerskich jak zwykle bardzo licznie przyjechał na halę widowiskowo-sportową w Świeciu. Przypomnijmy jeszcze, wracając do drugiej rundy Pucharu Staleksligi, że ta druga zostanie rozegrana jeszcze prawdopodobnie w tym roku, albo przed, albo po świętach w tym weekendzie. Będą to terminy obligatoryjne, a w czwartek ostatni mecz Pucharu. Pojedynek Chełmża Futsal Team, Unisław Team rozegrany w Chełmży. Teraz kopnięty z numerem 7 Bartek Wróbel. Już rozpoczęła drużyna zespołu szkół menadżerskich. Sebastian Cichy podał dobrze na lewą stronę Sebastian Wiśniewski, no i broni Karol Lamparski. On w tym momencie w bramce. Próbuje drużyna menadżera. No ale teraz, oj, groźna okazja dla drużyny TB Projekt. Wyszedł z bramki daleko Jakub Hupert. No i to mogło skończyć się dla drużyny zespołu szkół menadżerskich nieciekawie. Jutro, przypomnijmy, również jesteśmy na hali widowiskowo-sportowej w Świeciu. Pokazujemy dla Państwa dwa spotkania. I będą to spotkania
o godzinie 19 EuroDrup Toruń kontra Nowy Szpital. Później mała przerwa, od godziny, nie pokazujemy meczu bez imieni Chełmno Ultimate Team Bydgoszcz. Wracamy na halę widowiskowo-sportową ponownie o godzinie 20:40 na pojedynek EuroDrup Toruń, klub podróżnika IKAR Jerzewo. Aż teraz doskonała okazja. Dla drużyny zespołu szkół menadżerskich niewykorzystana. A więc przypomnę, jutro 19 i 20:40. Na te spotkania Państwa oczywiście zapraszamy już bardzo serdecznie. A dzisiaj jeszcze po tym spotkaniu pojedynek WSD Twoja Szkoła Giełdziąc kontra LB. Teraz dobrze wybijał futbolówkę na rzut rożny Michał Kęska. Rozpoczyna od autu zespół szkół menadżerskich. Szybka strata piłki. Drużyna menadżera będzie się tutaj dwoić i troić, aby szybko doprowadzić do, no, strzelić przynajmniej tą bramkę kontaktową, tak, która pozwoli drużynie myśleć o remisie, myśleć o odrabianiu strat. Obydwie drużyny dzisiaj w bardzo licznych ławkach rezerwowych. Siedmiu zawodników na ławce zespołu szkół menadżerskich, na ławce drużyny TB Projekt, tych zawodników sześciu, a więc obydwie drużyny będą tutaj rozsądnie szachowały swoimi siłami. Teraz ten strzał obok bramki. 10 minut pierwszej połowy za nami. Zespół szkół menadżerskich, drużyna złożona oczywiście w dużej mierze z uczniów tej szkoły, która mieści się tutaj niedaleko hali widowiskowo-sportowej w Sieciu. Jest to oczywiście także absolutny beniaminek tegorocznych rozgrywek starek z ligi, jeżeli chodzi o drużynę TB Projekt. Jest to drużyna, która grała już tutaj w poprzednim sezonie i zajęła miejsce 23. Jeżeli drużyna TB Projekt wygra, zapewni sobie oczywiście awans do drugiej ligi. Przypomnijmy, że w zajmie dosyć wysokie miejsce oczywiście na koniec sezonu Starek z ligi. Bo przypomnijmy, jak właśnie wyglądają te losowania, jak wygląda to, jak wygląda ten system rozgrywek do drugiej ligi. Awansują drużyny z drugich i trzecich miejsc, a więc będzie to druga liga 12-zespołowa, dwie grupy po 6 zespołów. W pierwszej lidze 8 drużyn, no i możemy już powiedzieć, że jeżeli chodzi o drużynę TB Projekt, jeżeli ona awansuje do tej drugiej ligi, to zajmie na pewno miejsce w 20 Starek z ligi,
więc będziemy mieli już, będziemy mówili tutaj o poprawie miejsca z poprzedniego sezonu. Teraz było blisko. Jeżeli takową poprawę oczywiście drużyna TB Projekt osiągnie. No potrzebuje jeszcze tutaj niespełna pół godziny, 27 minut, aby osiągnąć korzystny rezultat. Jaka decyzja sędziego Gryckiewicza? Rozpocznie od autu drużyna zespołu szkół menadżerskich. Już strzał z dystansu w wykonaniu zawodnika z numerem 3. To Dawid Drzycimski. Kolejny strzał Drzycimskiego. No i broni Lamparski. Teraz Drzycimski wybija piłkę bezpiecznie na aut. Próbują atakować zawodnicy menadżera. Jest okazja, ależ niewykorzystana przez Dominika Gackowskiego. Przepraszam Państwa, oczywiście, oj, ależ tutaj błąd Jakuba Huperta w ostatniej chwili. Hupert ten swój błąd naprawił. Przepraszam Państwa trochę za swój głos, jak Państwo pamiętają, tydzień temu pokazywaliśmy 9 spotkań tej pierwszej rundy Pucharu Stalek z ligi, no i tutaj, kiedy siedzieliśmy 10 godzin na górze Hali, gdzie jest naprawdę chłodno, dało to się odczuć naszej ekipie. Tymczasem mamy kartkę dla zawodnika TB Projekt. Karol ukarany Wojciech Wiśniewski. Mocny strzał z tego rzutu wolnego zablokowany. Jeszcze próbuje drużyna zespołu szkół menadżerskich. Podanie na lewą stronę. Mateusz Kawecki nie wykorzystał jednak okazji. Przejmuje TB Projekt, ale dobrze kryci zawodnicy TB Projekt nie pozwolili im zawodnicy menadżera opuścić placu gry z tą piłką. No i teraz potężny strzał. Mamy jeszcze rzut rożny. Tak uznali sędziowie. No i kolejna doskonała okazja. Sebastian Cichy jednak za lekko prosto w bramkarza. Łapie piłkę Lamparski. Podanie na lewą stronę boiska. Kolejny strzał. No i Mateusz Kawecki. Kolejny jego strzał, tylko w boczną siatkę. Była okazja do zmian. Dobrze, trzech zawodników pojawiło się tutaj w obronie zespołu szkół menadżerskich. To zdecydowanie ułatwiło sprawę. Kolejny strzał, no i proszę, teraz słupek. Od bramki rozpoczyna
Jakub Hupert, no już długie podanie do przodu, ale nic z tego nie wyszło. 3 minuty do końca pierwszej połowy tego spotkania. 4 faule mają na swoim koncie zawodnicy TB Projekt. Zawodnicy TB Projekt ciągle naciskają, ciągle szukają tutaj swojego miejsca na boisku, tak aby no jeszcze w tej połowie mają 1,5 minuty na strzelenie tej bramki kontaktowej. Zobaczymy, czy im się to uda. Strzał, no i będzie rzut rożny, a strzelał z numerem 20 Waldemar Sampławski. Także postać, która grała w zeszłym roku również w halowej lidze piłki nożnej Salex Liga. Kolejna okazja. Nic z tego nie wyszło. Ładnie przechodziły do przodu, dobre podanie do Sebastiana Wiśniewskiego, jednak lepszy okazał się w bramce Karol Lamparski. 20 sekund do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. I będziemy wszystko wiedzieć tutaj do przerwy. No i zostanie nam 20 minut rywalizacji. Piłka dla zespołu szkół menadżerskich. 11 sekund. Próbuje drużyna menadżera, ale dobrze naciskani. No i nie pozwolili zawodnicy TB Projekt na żaden strzał w tej sytuacji. Do przerwy 2-0.
No i rozpoczęła się druga połowa spotkania pomiędzy TB Projekt a zespołem szkół menadżerskich. Przypomnijmy, że TB Projekt prowadzi 2-0, a bramki dla firmowej drużyny zdobywali Andrzej Kunda, a pierwszą bramkę Kamil Kaiser. Już na samym początku spotkania. Teraz jest okazja dla drużyny TB Projekt niewykorzystana. Przypomnijmy, bezpośrednio po zakończeniu tego spotkania LBWSZ Szkoła Grudziądz, to będzie już mecz o pierwszą ligę. LB, jeżeli wygra w tej pierwszej lidze, będzie już na 100%. A ten mecz, który w tym momencie Państwo oglądają, bo o tym jeszcze oczywiście nie mówiliśmy, jest to spotkanie rozgrywane w ramach grupy F. W tej grupie oprócz TB Projekt i menadżera Chełmża Futsal Team, Unisław Team oraz Schumacher PK King. W tym momencie na prowadzeniu w tej grupie drużyna z Unisławia przed drużyną z Chełmży. Mamy bramkę dla zespołu szkół menadżerskich, a więc ta bramka kontaktowa padła, a jej strzelcem z numerem 14 Łukasz Filnik. Nie, przepraszam, to Adrian Hernik z numerem 14. On strzelcem pierwszej bramki dla zespołu szkół menadżerskich. No i to zwiastuje nam jeszcze tutaj emocje. Zobaczmy oczywiście jeszcze powtórkę tej sytuacji. Tutaj dobra interwencja bramkarza drużyny TB Projekt. Mamy zmianę w bramce ekipy TB Projekt. Pojawił się Radosław Furtak. I on w tym momencie w bramce. Taki wynik w tym momencie. Przypomnijmy, drużynę z miejsc drugich i trzecich zajmą miejsca w drugiej lidze. A więc no, w tym momencie będzie to prawdopodobnie drużyna z Chełmży, ponieważ no, drużyna z Unisławia jak na razie jest poza zasięgiem. Drużyna z Unisławia w tym sezonie zagrała już tutaj 3 mecze. Pokonali 17-0. Najpierw pokonali, rozgrywając 2 mecze dziennie, 24-3 Schumacher PK King. Kilka godzin później wygrali z menadżerem 13-0. No i z drużyną TB Projekt Unisław wygrał 17-0. Jeszcze do pozostania do rozegrania zostanie oczywiście mecz z drużyną Chełmży Futsal Team. Będzie to mecz o pierwsze miejsce w grupie.
TB Projekt jak wygra, no Schumacher już skazany oczywiście na trzecią ligę, a TB Projekt jak wygra będzie miał 6 punktów. No i chyba będziemy mogli powiedzieć, że zwycięstwo będzie już tutaj bardzo blisko, ależ teraz była doskonała okazja do zdobycia bramki. Sebastian Wiśniewski, on próbował. Teraz okazja na TB Projekt, jest faul Wiśniewskiego. Zespół menadżera w pierwszej kolejce 7-0 z Schumacherem. Później pojedynek z drużyną Unisław Team przegrana 13-0, przegrana z Chełmżą Futsal Team 7-2. No i po zakończeniu oczywiście tego spotkania, jeżeli menadżer tutaj oczywiście przegra, będzie miał do rozegrania jeszcze nie, będzie to ostatni pojedynek, przepraszam. Będzie to ostatni pojedynek, bo ponieważ jest to grupa pięciozespołowa, więc zwycięzca tego meczu na pewno zagra w lidze drugiej. A jeżeli chodzi o drużynę z Chełmży, Chełmża 2 spotkania, jak na razie Unisław 3, Unisławowi pozostał właśnie jeszcze ten mecz z Chełmżą. Remis tutaj także daje awans drużynie menadżera ze względu na bilans bramek. Minus 12 i minus 20 w tym momencie, zdecydowanie o 8 bramek lepszy. Bilans drużyny menadżera, więc no tak jak mówiłem. No i tak jak już mówiłem, drużyna zespołu szkół menadżerskich przy remisie również będzie miała tutaj awans zapewniony, a więc zwycięstwo albo remis tylko urządza drużynę menadżera. Porażka już nie. No i mamy bramkę. Mamy bramkę dla TB Projekt. Z numerem 15 strzelcem bramki Kamil Kaiser. Druga bramka tego zawodnika i Kamil Kaiser ma zapewniony bon do geotermii Grudziądz. To o czym mówił prezes Keller w naszym programie Stalex Liga po godzinach. Kto strzeli dwie bramki i otrzyma bon na 25 zł. Do grudziąckiej geotermii. Akcja trwa oczywiście od dzisiaj do wyczerpania zapasów. Jak zapewnia prezes Keller, mamy tych bonów bardzo dużo, a więc nie ma tutaj żadnego powodu do niepokoju. Można strzelać minimum dwie bramki w jednym spotkaniu. Taki jest oczywiście wymóg. Ależ teraz było blisko. Próbował piętką Mateusz Piątek.
Przypomnijmy także, że trwa głosowanie na bramkę kolejki od tego sezonu Staleksigi. Każda bramka weekendu zostaje nagradzana nagrodą przed spotkaniem swoim. Otrzymają jako pierwszy Mateusz Ziemieniewski. Będzie to przed spotkaniem SPX, FT, MDD, WSG, Bydgoszcz, Akropol w niedzielę o godzinie 14. Mateusz Ziemieniewski otrzyma oczywiście nagrodę, a także stanie do rywalizacji o zdobycie bramki sezonu, gdzie czeka czek na 400 zł, ale już teraz kolejna okazja do zdobycia bramki. Łukasz Filnik, on mógł tutaj tą bramkę strzelić. A my przypomnimy, że w głosowaniu na bramkę weekendu numer 3 występują Karol Kułacz, drużyna Eurodrup Toruń, Damian Gmiński, Grudziądz Team, Patryk Stankiewicz, WSD Twoja Szkoła, Ireneusz Szczęsny, drużyna Ultimate Team Bydgoszcz i Maciej Hełmijak, zawodnik drużyny SPX, FT, WSG Bydgoszcz. No i przypomnijmy, że głosowanie trwa do niedzieli, do północy. Mamy przerwę. No i wracamy po tej przerwie. Przerwie w meczu dla drużyny TB Projekt. Przepraszam, dla drużyny Zespołu Szkół Menadżerskich. No i fajna okazja do zdobycia, do wrzucenia tej piłki dla zawodników zespołu szkół menadżerskich niewykorzystana. Drużyna zespołu szkół menadżerskich ma jeszcze te 8,5 minuty, aby tutaj cokolwiek zdobyć. No muszą próbować przede wszystkim zawodnicy menadżera, inaczej no nic z tego oczywiście nie będzie. Jeżeli tutaj takiej próby nie podejmą zawodnicy. No i jest bramka dla drużyny TB Projekt. 4-1.
A strzelcem bramki z numerem 10 Stefan Kozban. 4-1, no i myślę, że tutaj te trzy bramki to już wystarczą drużynie TB Projekt do awansu i zwycięstwa w tym spotkaniu. My za chwilę zobaczymy, jak to się stało. Dobrze rozegrany ten rzut wolny. Podanie do jednego zawodnika, od razu podanie z pierwszej piłki, ale teraz mocny strzał w słupek. Próbował Mateusz Kawecki. Próbują zawodnicy. Zespół szkół menedżerskich, no na pewno nie można im odjąć ambicji, tak? Grają naprawdę bardzo fajnie, ambitnie. Jednak problemem jest... możliwość przedostania się pod bramkę drużyny rywali. Brak tego ostatniego, finalnego podania, co sprawia, że nie mogą oddać tak naprawdę tych strzałów, które by chcieli zawodnicy. Zespołu szkół menedżerskich. Próbuję. Drużyna menadżera po raz kolejny przebija się, ma aut w tej sytuacji. No i ależ teraz ładnie rzucił się bramkarz Radosław Furtak. On teraz wybronił tutaj tą sytuację. To jemu może zawdzięczać to drużyna TB Projekt, że nie straciła bramki. Doskonała okazja niewykorzystana. No i teraz kolejna poprzeczka i to wpadło do bramki. No i myślę, że mamy bramkę, kandydatkę do strzelca weekendu w wykonaniu Daniela Urbańskiego. Proszę zobaczyć, jak ładnie mocno huknął Urbański, no i piłka od poprzeczki wpada do bramki na 5-1.
5 do 1. To już jest wysoki wynik. No i możemy już chyba powoli mówić TB Projekt w drugiej lidze, ponieważ zostało tutaj 3 minuty do zakończenia tego spotkania. Więc no wątpię, żeby tutaj jakiś cud musiał się chyba stać. Drużynę. No i mamy kolejną bramkę, jeszcze jedna bramka dla drużyny TB Projekt, 6 do 1. Mateusz Piątka strzelcem tej bramki. Za chwilę koniec tego spotkania, 2,5 minuty, no i za chwilę kolejny mecz, przypomnę, WSD Twoja Szkoła kontra LB. No i to będzie mecz o pierwszą ligę, a więc już nieporównywalnie większa stawka niż to spotkanie, które oglądamy w tym momencie. No i pewnie też dużo większe umiejętności zawodników i jednej, i drugiej drużyny. Jest faul. No i już rozpoczęli od rzutu wolnego zawodnicy TB Projekt. Do zakończenia tego spotkania pozostało już naprawdę niewiele. Ale teraz okazja, no i nie ma bramki. To była doskonała okazja do zdobycia bramki przez Kamila Kajzera. A tam w rogu przed momentem już mogli Państwo widzieć zawodników WSD Twojej Szkoły Grudziądz. Oni w tych swoich charakterystycznych koszulkach za chwilę pojawią się na placu gry. Jeszcze minuta 15 sekund do zakończenia tego spotkania. No i za chwilę, tak jak już mówiłem, pojedynek WSD kontra LB. Kolejny strzał. No i niewykorzystany. Teraz trochę mocne wejście. Jest bramka dla zespołu szkół menadżerskich, ale zderzyło się bramka z drużyny TB Projekt z jednym zawodnikiem. Michał Kęska to wykorzystał, no i strzela drugą bramkę dla drużyny zespołu szkół menadżerskich, 6 do 2. To tak na osłonę, możemy powiedzieć, na 30 sekund przed zakończeniem tego spotkania. Potrzebna tam jest jeszcze pomoc medyczna. Ale wstaje zawodnik TB Projekt, to z numerem 15, Kamil Kajzer. On był tutaj poturbowany. No i
teraz kolejna okazja. No i spojenie słupka z poprzeczką. Piętnaście sekund do końca. No i mamy kolejną bramkę. Jeszcze na 9 sekund trafia zawodnik TB Projekt. TB Projekt po tym strzale Wojtka Wiśniewskiego już cieszy się z tego awansu do drugiej ligi. Minimum 20 miejsca w Stale Krzydze, bo to należy oczywiście również powiedzieć. Jeszcze nie, jeszcze musimy... Sędzia Gryckiewicz cofa zawodników menadżera. Łapie piłkę bramkarz. No i to jest koniec tego spotkania. Drużyna TB Projekt wygrywa z menadżerem 7 do 3.